Witajcie, kochani. Dziś będzie o odrostach, wilkach, dzikach. Różnie to się w różnych rejonach nazywa. Widzicie te roślinki wyrastające z kącików liści. I to jest ten moment, kiedy musicie podjąć decyzję, czy chcecie prowadzić pomidora na jeden pęd, czy na więcej pędów. Ja pomidory duże prowadzę zwykle na jeden pęd, dlatego że zostawienie więcej niż jednego pędu opóźnia kwitnienie i owocowanie. Obawiając się właśnie różnych chorób pomidorów, chcę, żeby zakwitły szybko i szybko dojrzały owoce. Czyli jeżeli zdecydujecie się na więcej niż jeden pęd, zostawiacie te odrosty, natomiast jeżeli na jeden pęd, no to te odrosty trzeba uszczykiwać. Te odrosty będą się pojawiać ciągle i ciągle tego trzeba pilnować. Zdarzy się, że zapomnicie, że przegapicie jakiś odrost i staje się on taki gruby jak pęd pomidora. Nic się nie dzieje, możecie go odciąć sekatorem, żeby nie zostawić zbyt dużej rany, która może być wrotami do jakichś chorób grzybowych. Nie uszczykuję odrostów jedynie u pomidorów koktajlowych. Te pozostawiam tak, jak są. Także, moi drodzy, to tyle na temat uszczykiwania lub nie odrostów. Dziękuję za uwagę. W razie pytań proszę pisać w komentarzach. Życzę udanych plonów i pozdrawiam.